Kampanię Kochasz dzieci, nie pal śmieci prowadzimy już od kilku lat. Dotyczy ona problemu palenia śmieci w piecach domowych, czyli problemu, który każdy z nas, jeżeli mieszka w mniejszym lub większym mieście, po prostu może zaobserwować, co najgorsze, może poczuć, dlatego że palone śmieci bardzo po prostu śmierdzą. Podstawowym celem naszej kampanii jest przekazanie ludziom informacji o tym, że palenie śmieci jest szkodliwe. Okazuje się, że jest to taką swoistą tradycją w Polsce, że wszystko wrzuca się do pieca. I naszą rolą jest to, żeby powiedzieć, że po pierwsze jest to nielegalne. Nie powinniśmy naszych śmieci wrzucać do pieca, tylko w miejsca do tego przeznaczone, czyli są odpowiednie firmy, które zbierają te śmieci, je zawożą na wysypisko lub zajmują się segregacją tych śmieci. Czyli po pierwsze sprawa tego, że palenie śmieci jest nielegalne, ale po drugie, że jest szkodliwe. Okazuje się, że tak naprawdę cały czas ludzie nie mają tej świadomości, że jak wrzucają coś do pieca, to to może szkodzić im samym, dzieciom, wnukom. I to jest taka podstawowa nasza rola, żeby przekazać im tą informację. Dlatego taka nazwa kampanii, po prostu nie mówimy o tym, że nie powinniśmy truć, tylko mówimy o tym, że jeżeli kochamy nasze dzieci, to na Boga nie trujmy ich. Po prostu dajmy im żyć w czystym środowisku i oddychać czystym powietrzem. Tak jak paliliśmy śmieci 30 lat temu, gdzie były to głównie opakowania kartonowe lub papierowe, tak teraz spalamy głównie opakowania plastikowe, które paląc je w niskich temperaturach po prostu ogromnie nas trują. Ludzie mają takie poczucie, że jak dołożą do tego opału trochę tych śmieci, no to jest im i cieplej, i mniej spalą wtedy opału. No okazuje się to dość złudną oszczędnością, dlatego że głównie jak spalamy plastikowe odpady, to niszczą one nasz przewód kominowy, niszczą piece. Później okazuje się, że po kilku latach niestety komin jest do wymiany albo do wymiany jest piec, dlatego no, warto się zastanowić, przekalkulować sobie, czy to nielegalne palenie śmieci ma sens także ekonomicznie, czy po prostu w perspektywie kilku lat nie będziemy musieli więcej za to zapłacić. Zwracać uwagę niejako na środowisko wokół nas, na jakość swojego życia. Ta ekologia coraz bardziej wchodzi w prywatne domy, coraz bardziej jesteśmy świadomi jako Polacy. Coraz więcej jest tych tematów ekologicznych również w mediach. Oczywiście nasza praca tutaj jest też ogromna, że staramy się informować ludzi na różnych poziomach i tą wiedzę ekologiczną, te wszystkie informacje jakoś im podawać, żeby to było dla nich zrozumiałe. Coraz bardziej dbają o siebie i coraz bardziej dbają o swoje dzieci i coraz bardziej wiedzą, że mają prawo do pewnych rzeczy, na przykład do czystego powietrza, do tego, żeby im sąsiedzi nie palili. Coraz wyższa jest ta świadomość. Mówimy o tym, że nie pal swoich śmieci, tylko je segreguj. Tak naprawdę w wielu miejscach segregacja śmieci jest bezpłatna, kosztuje dużo mniej niż wyrzucanie normalnych, nieposegregowanych śmieci.
i promując segregację uzyskujemy kilka rzeczy. Ludzie nie spalają śmieci, odzyskują z naszych odpadów cenne surowce. Jest to najlepsza droga, aczkolwiek wiadomo, że jest to droga, która potrwa wiele, wiele lat. Ale jeżeli chodzi o programy segregacji, jak i w wielu działaniach ekologicznych mamy tutaj takiego sprzymierzeńca jak Unia Europejska. Po prostu podpisaliśmy porozumienia, które mówią, że w odpowiednim okresie odpowiednią ilość odpadów musimy segregować i odzyskiwać z nich surowce. Jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu będziemy płacić duże kary, które będą nakładane na nasz kraj. To jest jedna z najgorszych rzeczy, jakie można ze śmieciami zrobić. I staram się tłumaczyć dzieciom, i nawet malutkie dzieci wiedzą, że kupa śmieci spalona nie znika. Ona jest w powietrzu i my tymi śmieciami oddychamy zwyczajnie. Jakby bardzo proste przełożenie, dzieci to niosą do domu i nie zgadzają się często, żeby ich rodzice dalej palili śmieci. To oni niosą tą wiedzę i idą do domu z listem napisanym do cioci, która pali śmieci, czy też do rodziców, do dziadków. Także dzieci są tą potężną częścią, też edukującą osoby starsze. Uważam, że język sztuki jest czymś takim, co pokazuje, że młodzi ludzie mogą być twórczy, uczą się czegoś nowego i wszystko to, co potem podczas wspólnej pracy, podczas wspólnego przygotowywania nadruków na koszulkach czy nadrukach na torby ekologiczne, te wszystkie treści potem są bardziej ich, bardziej je przyjmują. Świetnie się bawią, więc wszystko to, co zostanie powiedziane na takich zajęciach, przyjmują bardziej jako swoje. No czego to pani wyznacza? Grafiki oczywiście jest kulturą i językiem, którym się posługują głównie ludzie młodzi. Natomiast jeśli graffiti jest zrobione w sposób mądry, mówi o mądrych rzeczach, to nie ma siły, nawet osoby dorosłe zwracają na nie uwagę. I takie olbrzymie graffiti z napisem "Kochasz dzieci, nie pal śmieci". Ludzie bardziej zwracają wtedy uwagę na treść niż na to, na technikę czy sposób jego wykonania. I tutaj to też jest zadziwiające nawet dla młodych ludzi, bo nagle się okazuje, że graffiti, które często przez dorosłych i starszych jest traktowane jako kultura wandali i tylko niszczenie, nagle starsi ludzie widzą w tym jakiś sens i nagle okazuje się, że młodzi ludzie swoim językiem, swoją kulturą potrafią przekazać dorosłym też ważne treści, które ich dotyczą. Każdy z nas tak naprawdę może coś dla tego środowiska zrobić. Nie każdy musi być graficiarzem, nie każdy może być nie musi być ekologiem, ale każdy może swoją postawą raz innym pokazywać, jak należy postępować, ale też każdy z was może zwrócić uwagę swojemu sąsiadowi, że postępuje źle i pokazać, jakie konsekwencje będzie ponosił on i jego dzieci. Nie, trójcie! Nie!